Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie. I jak? Ja uwielbiam tego słuchać. W kółko. Obiecałem wam opowiedzieć o wieczerzy. Nazywamy ją Wilią, bo Wigilia to dzień coś poprzedzający. Mamy więc Wigilię Wielkiej Nocy, Wigilię Święta Zmarłych, w czasie której Anglosasi bawią się w Halloween, czy wreszcie Wigilię Bożego Narodzenia, której na przykład nie obchodzą Amerykanie. Na Wilię tradycyjnie składa się 12 potraw, ale uwaga, potraw, a nie dań, bo zupę grzybową liczymy osobno, barszcz osobno, uszka osobno, bigos osobno, rybę osobno, dań mogą być 2 i 3, a potraw, konkretnych potraw, musi być co najmniej 12. Przed wieczerzą zwykło się odmawiać wspólnie modlitwę, czego nie celebruje się już we wszystkich domach. Po modlitwie zaś łamiemy się opłatkiem i składamy życzenia. Zastanów się, czego dobrego chcesz życzyć bliskim. To nie muszą być długie życzenia, ważne by były szczere. Na stole kładzie się obrus, pod którym rozrzuca się sianko. Ja mam taką stałą dyżurną paczuszkę, wiązankę, którą wyjmuję z woreczka zawsze co roku i wkładam pod obrus. Są jednak i tacy, którzy corocznie zbierają świeże siano i takowe pod stół kładą. Co kto woli. Zapraszam na kolejny utwór. Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie.